MKSP MDKiS w Wieluniu był organizatorem drugiego turnieju Ligi Wojewódzkiej Piłki Ręcznej rocznika 2006. Jak na gospodarzy przystało, podopieczni Wojciecha Psui okazali się dość gościnni już w pierwszym meczu, nie mając wiele do powiedzenia z Piotrkowianinem Piotrków Trybunalski. Pierwsza połowa była wprawdzie dość wyrównana, ale po przerwie goście szybko powiększali przewagę, by wygrać dość pewnie. Pierwsza połowa była również wyrównana w drugim meczu Wielunian, ale tym razem w drugiej połowie to gospodarze wyraźnie przeważali i nie dali szans starszemu, ale złożonemu wyłącznie z dziewcząt zespołowi HKS-u Łódź. Wojtek Psuja, trener MKS PMDKiS. Przypomnij, jaką grupę prowadzisz i z jakimi rezultatami w sezonie 2018-19. W zasadzie to 19, bo wszystko się zaczęło po nowym roku. Prowadzę grupę rocznik 2006-2007 i zdarzają się też osoby z 2008 rocznika. No, grupa zaczęła przygotowania w okresie letnim, czyli w sierpniu. Cały sierpień przepracowaliśmy dosyć intensywnie. Niektóre dni nawet dwa razy dziennie pracowaliśmy. No i jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, czyli właściwie w trakcie drugiego turnieju ligowego. Drugi jest dzisiaj, to był pierwszy. Gdzie go grałeś i jakie były wyniki? Grałem pierwszy turniej na Anilanie. Zakończyły się wyniki dwoma porażkami i jednym zwycięstwem. Pamiętasz na pewno, z kogo grałeś jakiej wielkości to były porażki, jakie rozmiary, czy budujące nadzieję jeszcze? Przyznam się szczerze, że nie pamiętam wyników, ale przegrałem na pewno z Anilaną i z drużyną z Piotrkowa Trybunalskiego, natomiast wygrałem z drużyną z HKS. Jak ci zatem dzisiaj idzie tu w Wieluniu? Już jesteś po dwóch meczach. No zaczęliśmy troszkę nieszczęśliwie z drużyną z Piotrkowa. Na własne życzenie można powiedzieć porażka, dużo własnych błędów. W pierwszej połowie naprawdę fantastyczny mecz w wykonaniu mojej drużyny, natomiast w drugiej połowie nie można powiedzieć dobrego słowa na temat gry zespołu. Tak jakby zupełnie inny zespół wyszedł na drugą połowę. W pierwszej połowie piękny mecz, w drugiej połowie bardzo dużo błędów własnych, błędów chwytu, błędów podań. W ogóle tak jakby jakaś zaćma zapanowała w drużynie. No i efektem tego porażka 20-12. Drugi mecz z HKS-em, dużo starszy przeciwnik, ale innej płci. To było dlatego łatwiej, przypuszczam. I jak odbierasz to mecz, bo mogłeś już tych drugoplanowych zawodników wprowadzić w wielkim wymiarze czasowym, prawda? Co było widać na boisku? Znaczy ja się przyznaję do jednej rzeczy, że zarówno na turnieju w Anilanie, jak i teraz tutaj w Wieluniu daję grać wszystkim zawodnikom. Myślę, że to jest kluczowe dlatego, żeby w kontekście przyszłości patrzeć na zespół, żeby wszyscy zawodnicy się ogrywali na tym poziomie. Dla mnie wynik, przyznaję się szczerze, jest sprawą drugorzędną. Mają grać wszyscy, mają się uczyć. Nie ukrywam, że jak prowadziłem poprzedni zespół, to było widać to, że część zawodników grała więcej, pozostali grali mniej i później jak przychodziło do rozgrywek na szczeblu centralnym, niestety brakowało zmienników, brakowało tych, że tak powiem, no zespół musi liczyć 14 zawodników na równym poziomie, a nie tylko 7 czy też 8. Przed tobą jeszcze my dzisiaj z Anilaną, cokolwiek wiesz o tym rywalu, patrzyliśmy i grał i podobnym wynikiem zakończył to spotkanie z dziewczynami. To znaczy, że podobny poziom reprezentuje zespół z Łodzi? Znaczy ja przyznam się szczerze, że zarówno Łódź, Piotrków i my no gramy w grupie męskiej, co prawda. No, natomiast drużyna HKS-u troszeczkę odstaje, bo dziewczyny dopiero się uczą. Natomiast my już troszeczkę gramy w tą piłkę ręczną. I nie ukrywam, że gdyby nie te popełniane błędy, taka troszeczkę mało dojrzała ta piłka ręczna, to myślę, że te wszystkie trzy drużyny są do siebie zbliżone. Patrząc pod kątem warunków fizycznych, my na pewno odbiegamy od tych drużyn, zarówno od Piotrkowa, jak i od Anilany. Ale myślę, że to, co charakteryzuje moje drużyny, to wola walki, chęć i to zarówno tą drużynę, jak i poprzednią, że mimo słabszych warunków fizycznych, te drużyny nigdy nie przestawały wierzyć w swoje zwycięstwo, w swoje umiejętności i w swoją chęć do gry. I myślę, że budując na tym samym zespół jak poprzedni, daleko ta drużyna zajdzie. Oczywiście, że ściany z reguły pomagają, to liczymy na zwycięstwo w tym ostatnim meczu? No wierzę w to z całego serca, myślę, że nastąpi kiedyś to przełamanie. Ja sobie przypominam, zresztą ostatnio też panu opowiadałem tą historię, kiedy w początkowych rozgrywkach przed 10 czy 12 laty na poziomie dzieci przegrywaliśmy z pewnymi drużynami 20 bramkami, a już na etapie młodzika
byliśmy w stanie nawiązać równorzędną walkę w sensie takim, że nawet wygrywaliśmy z tymi drużynami. Filip Łasicki, Filip, trener ocenił, że tak na poważnie można ocenić ten pierwszy mecz, bo drugi zagraliście z dziewczynami. No strasznie się różniła ta druga połowa od pierwszej. Co ty powiesz o tym pierwszym spotkaniu, gdzie waszym rywalem był Piotrkowianin? No w pierwszej połowie było nawet dobrze. Za dużo nie można było narzekać, ale niestety... To wiem, ale dlaczego tak słabo było w drugiej? No niestety w drugiej połowie jakoś się osłabiliśmy, nie myśleliśmy za bardzo o wyniku i byliśmy pewni siebie za bardzo. No trudno być pewnym siebie, gdy się jedną przegrywa, ale powiedz mi właśnie na ciebie też mógł trener w dużej mierze liczyć. 3 razy kroki zrobiłeś, strasznie byłeś zdenerwowany, brak pewności siebie, brak rzutu z drugiej linii przy twoich warunkach fizycznych. Dużo masz pretensji do siebie? No, mam, ale niestety to stres wziął górę nad niestety tutaj wynikiem. To, że bliscy są na trybunach, też bierzesz pod uwagę i to mogło wpłynąć na twoją słabszą grę? No, to tym bardziej, a szczególnie, że nie chcę zawieść też całej drużyny i trenera. Ten drugi mecz z dziewczynami, jak bierzesz, gdzie prawie połowę spędziłeś poza boiskiem? No drugi mecz z dziewczynami poszedł lepiej, ale na początku nie wypuściliśmy pełnego składu i graliśmy tak, żeby teraz z Łodzią było lepiej. Ja jakie tu refleksje przed Danilaną? Oglądacie, jak oni sobie poczynają i weźmiecie to pod uwagę? No tak, cała drużyna ogląda, wszyscy starają się w jakiś sposób zrozumieć ich taktykę, no i wygrać. Szanse jeszcze na wyjście grupy, jak wygramy z Danilaną? No szanse możliwe jakieś są, ale... jakieś małe. Ukryte obawy Filipa znalazły odbicie na boisku i w ostatnim meczu MKS-iacy ulegli Anilanie Łódź 12-22. Udany występ zanotował za to młodszy zespół MKS-u PMDK IS-u złożony z chłopców i dziewcząt prowadzony przez Maję Zienkiewicz. Podobnie jak w pierwszym turnieju w Wieluniu, w drugich zawodach w hali HKS-u w Łodzi również odniósł komplet zwycięstw za 3 punkty i umocnił się tym samym na pozycji lidera swojej grupy.